siedzi młody, wchodzi babcia, chce usiąść, wszystko jest na full, łapę bierze, but młodego. Jesteśmy w Rajasthanie, czyli w centralnej części Samarkandy. Bo to Andatra, Andatra. Andatra. Witam Państwa bardzo serdecznie z Samarkandy. Będzie to ostatni odcinek z serii Jak to daleko w Uzbekistanie. I dlaczego tutaj jestem? A z prostej przyczyny. Samarkanda to jedno z najstarszych miast na świecie, a również pełniące bardzo ważną funkcję kulturalną, kulturową, naukową, ale również handlową, niegdyś na jedwabnym szlaku. Zapraszam do oglądania Łapeczka, Ślad węglowy i rzecz jasna, Poczta Sandałowa. Czołem, miłego oglądania. Tutaj możecie zobaczyć szybką kolej w Uzbekistanie, która jest w stanie zrobić 300 km w przeciągu 2 godzin. Koleżka gazetki sprzedaje, owoce, co tu mamy, orzechy włoskie. Tutaj można fotę sobie zrobić, jakby komuś potrzebna była, kwiaty kupić. Sraj taśma, tak zwana taśma życia, mydełko, bardzo tanie mydło. Trzeba przyznać, że w Uzbekistanie jadłem najgorszy. Dzięki, kichnęła na mnie, ale i tak chory jestem, chociaż już jest lepiej. W Uzbekistanie jadłem najgorsze kiwi, jakie można sobie w życiu wyobrazić. Więc nie polecam. Witam serdecznie. Było kilka ujęć, jak jechaliśmy do Samarkandy, przywitałem się z wami w Samarkandzie i życie mnie zniszczyło. Zniszczyło dosłownie. Słuchajcie, na dwa, prawie trzy dni po prostu odpłynąłem. Ból gardła, nos po prostu totalnie odcięty od rzeczywistości. Musiałem się zalokować w hotelu. Na razie hotelu wam nie będę pokazywać. Pokażę wam w kolejnym odcinku, jak będziemy już jechać w stronę, moi drodzy, nowego kraju. Powiem wam dzisiaj w tym odcinku, do jakiego kraju pojedziemy następnie. Niemniej jednak teraz zabieram was w miasto, w Samarkandę, żebyście mogli zobaczyć. Z dobrych wiadomości jest to również, że lepiej się czuję, ale też oglądacie odcinek w lepszej jakości, dokładnie w 4K. Postanowiłem, że od tego odcinka zacznę emitować program Jak to daleko w świecie, tym razem w Uzbekistanie, już od rozdzielczości 4K, bo wiem, że bardzo wielu z was, drodzy widzowie, ogląda mnie na telewizorze. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli sobie leżycie w ciepłym łóżeczku albo na kanapie i oglądacie właśnie. Słuchajcie, idę, zapłacę gruby hajs, czyli trochę hajsu za ten hotel i zwiedzamy. Dobra? A hotel, tak jak wspomniałem, jutro wam pokażę. Jak będę szedł na śniadanie, wam poopowiadam. Co może najgorszego spotkać w momencie, kiedy już się lepiej czujesz i chcesz pozwiedzać? Zaczyna padać deszcz. Jesteśmy 3 km od centrum i przyznam szczerze, że dawno nie miałem takiego dziwnego uczucia, jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajduję. Ponieważ to jest niespełna 3 km, a to miejsce wygląda na takie ekskluzywne, europejskie, no pod względem architektury, naprawdę takie zadbane. Trzeba zaznaczyć, że Samarkanda w 2000,
1991 roku została wpisana do, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i pieniążki się zaczęły lać tutaj. I jak one się zaczęły lać, to to miasto zaczęło nabierać innego charakteru. Chciałem przeskoczyć przez ulicę, ale no ruch jest tak znaczący, że no nie przeskoczę, muszę iść na światło. Jaka tutaj jest kultura komunikacji miejskiej. Młodsi respektują bardzo mocno starszych, a starsi w ogóle nie respektują młodszych. Siedzi młody, wchodzi babcia, chce usiąść, wszystko jest na full, łapę bierze młodego z siedzenia, młodego już nie ma, młody wyeliminowany, babcia siedzi uśmiechnięta, jej się należy. Nie to, że ona prosić będzie, jej się należy. I żeby była jasność, to nie jest pierwsza tego typu sytuacja, którą zaobserwowałem tutaj. Jak już jesteśmy w Uzbekistanie, no to warto też znać symbolikę danej flagi, bo każda flaga kraju, którego odwiedzamy, ma swoją symbolikę. Poziome pasy, niebieski, niebo, biały, czystość i błogosławieństwo, a kolor zielony, rzecz jasna, natura, rolnictwo. W Samarkandzie mam takie dziwne uczucie, że tutaj te budowle z wielkiej płyty, sowieckie, z takim sowieckim duchem, one zostały przeprojektowane w jakiś taki dziwny sposób, taki powiedziałbym czasami nielogiczny, na taki nowy styl. Tak jak tutaj mamy na fasadzie taką specjalną nakładkę, która ma po prostu odświeżyć ten budynek. To miasto jest takie nowe, takie, powiedziałbym, takie inne. Architekturę oszukasz, te życia już nie oszukasz. W Samarkandzie jest ewidentnie przepych. Ceny względem pozostałych części krajów, w których mieliśmy okazję być, są znacząco wyższe. Nawet znacząco wyższe od tych, które były w Taszkencie, czyli w stolicy. A to już paradoks. Przed nami, moi drodzy, rewiry, do których zmierzamy, czyli Rajasthan, skupiający kilka madras, o których wam opowiem i rzecz jasna pokażę. Bilet kupiony, 50 plus prowizja od zapłaty kartą, to będzie jakieś 18 zł. Jesteśmy w Rajasthanie, czyli w centralnej części Samarkandy, miejscu, które po prostu trzeba odwiedzić. To troszkę jak Taj Mahal w Indiach. I dlaczego wspominam i nawiązuję do Indii? Ponieważ samo centrum, które nazywa się Rajasthanem, no nie pochodzi stąd, pochodzi z Indii. I moi drodzy, z północno-zachodnich Indii dokładnie, Rajasthan, czyli region Indii, który jest przyklejony dosłownie do Pakistanu. I jest bardzo ortodoksyjny. Więc to, co tutaj widzimy teraz, tą madrasę i rzecz jasna, tą madrasę, to wszystko zostało zaczerpnięte właśnie z Indii. Zanim jednak wejdziemy do wszystkich madras i odwiedzimy madrasy, musimy też zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne dla architektury arabskiej. Zatem pierwsza bardzo ważna cecha, minarety, czyli wieże. Tutaj są to wieże, w których muezin nawołuje do modlitwy każdego dnia. Ale też zwróćcie uwagę na kopuły. Kopuły mają za zadanie stworzyć taki charakter uniosłości i powagi. Też zauważcie, że kolory tych kopuł nie są przypadkowe. Wszystkie są błękitne, niczym poziomy pasek na fladze Uzbekistanu, który, jak na początku odcinka wspominałem, oznacza symboliczne niebo. Kolejna cecha to zwróćcie uwagę na geometrię tych wzorów, a to nic innego jak nawiązanie do matematyki i ścisłych nauk, które odegrały ważną rolę tutaj w Samarkandzie. Zwróćcie uwagę, jak te ceramiczne płyteczki, one są wręcz po prostu z pietyzmem poukładane. Przecież to po prostu żmudna robota. Wręcz powiedziałbym lustrzane odbicie. Ja myślę, że ja kiedyś u siebie w domu odwalę coś takiego.
będę to pewnie robić tak jak kiedyś kuchnię robiłem w domu 2 miesiące, ale ze mnie jest taki właśnie pracownik, nie że się owalałem, tylko strasznie mi to długo zajmowało, bo układałem kafelki oglądając YouTube'a, w sensie oglądając jak się układa kafelki na YouTubie, bo nie było za bardzo komu pokazać. Trzecia cecha, jak wspomniałem wcześniej o kolorach, pamiętacie jakie kolory ma uzbecka flaga? Niebieski, biały i zielony. Z bliska. Niebieski, niebo. Biały, czystość, błogosławieństwo. Zielony, natura, życie na wsi. Żółty, wszędzie, w każdej kulturze odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ nawiązuje do słońca. Kolejna jeszcze ciekawostka odnośnie architektury arabskiej to między innymi inskrypcja tutaj na madrasach, na zewnątrz. Zobaczcie, to jest nic innego jak fragmenty z Koranu w języku arabskim. Niestety, nie proście o to, żebym wam przetłumaczył, bo mój poziom arabskiego jest na dość niskim poziomie. Oczywiście komunikatywnie czytać nie potrafię, ale skomunikować się potrafię tylko i wyłącznie za pomocą języka ciała. Nie no, troszkę słówek znam z arabskiego, bez przesady. Nan, inshallah, salam aleikum. Aleikum salam. Nie jest najgorzej, tak podstawa jest. Wchodzimy do pierwszej madrasy z trzech, która nazywa się Tilia Kori. No i trzeba przyznać, że jest tutaj spokój, cisza i piękno. Tutaj na ganku łoże ręcznie rzeźbione w drewnie, a tutaj takie łoże, powiedziałbym, starego typu, żeby odpocząć można było. Proszę bardzo, z betonu. A na takim zimno, ciągnie, wilka można złapać. Kolejne inskrypcje, które niestety wietrzenie fizyczne zabiera. Jeżeli tego nie poprawią, to niestety już nie będzie to czytelne w przyszłości. Ciekawostka jest taka, że większość ludzi, Uzbeków, pomimo że modli się w meczecie w języku arabskim, kompletnie nie wie co powtarza, co znaczy konkretna modlitwa, ponieważ języka arabskiego nie znają. Dilshot, powiedz coś po polsku. No, a lot of people come from Poland and we say Italian is bedrące super sniżkie. You are perfect, bro. Thank you. Have a nice trip. Thank you so much. Ta madrasa jest znana z tego, że jest wyłożona złotem. Zauważcie. To złoto to nie jest złoto, na przykład 24-karatowe złoto. To jest złoto o niższej próbie. Ciężko mi jest powiedzieć teraz, ale po czym łatwo rozpoznać, że złoto jest o niższej próbie? Po tym, że ono jest bardziej takie matowe. Zobaczcie, stara fotografia z 1932 roku i rekonstrukcja minaretu obok madrasie. Już widać, że 90 lat temu te madrasy były w takim, powiedziałbym, no, słabym stanie i było trzeba je rekonstruować. Patrzcie, jakie buciki z filca można kupić. Ale jaja. No i te laleczki. Zobaczcie, ile tego jest. No dobrze, teraz będzie taka ciekawostka. To jest dywan zrobiony z wełny. To już jest, moi drodzy, dywan zrobiony z jedwabiu. Takiego dywanu się na ziemi nie kładzie. Taki dywan się wiesza na ścianę. Dlaczego? Bo jest drogi. Ale teraz pytanie do was. Tutaj też ewidentnie widać jedwab. Bardzo taki delikatny. Ale teraz pytanie do was. Jesteśmy na jedwabnym szlaku. Co to jest? To są kokony jedwabników. I oto na jedwabnym szlaku była odwieczna walka. Niemniej jednak handlarze, ale też duchowni w pewnym momencie wywieźli jedwabniki z Chin. No i te jedwabniki po prostu się rozprzestrzeniły też na Europę.
a hodowla jedwabników była ściśle strzeżona. No i rzecz jasna, za wywiezienie jedwabników była kara, najwyższa kara. Tutaj mamy duże spektrum sukien dla kobiet, ale też dla mężczyzn. Proszę zobaczyć. I śmieszne trochę, bo śmieszne, a zarazem ciekawe, że ten obraz nosi nazwę Samarkand Paper, czyli papier samarkandzki, a prawda jest taka, że ten papier to nic innego jak skóra. Najprawdopodobniej albo wielbłądzia, albo jakaś cielęca. Tutaj już widać papier, jak to mówi stare pożykadło, papier wszystko zniesie. Nawet ząb czasu. Od lewej strony tanbur, sato, dutor, tor, tanbur, rubab i tanbur. Okazuje się, że w Samarkandzie jest bardzo dużo turystów z Polski. Wyobraźcie sobie, że wczoraj wchodzę na śniadanie w hotelu, hotel ogromny, nie wiem ile on tam pokoju, ale jest ogromny, a turystów jest bardzo mało. Wchodzę, siedzi jeden gość, mówię: siema po angielsku, widzę, że jesz śniadanie niczym król. On mówi: tak, no tak wyszło. Pytam się: jak masz na imię? On mówi: Piotrek. Ja mówię: siema, Tomek jestem, skąd jesteś? On mówi: z Polski. Ja mówię: ja też. No i spotkałem Piotrka, koleżkę, który akurat wybierał się na lotnisko. Jak mnie tylko zobaczył, pogadaliśmy dosłownie 15 sekund i mówi: ja już muszę spadać. No i się zawinął, bo za 3 godziny miał lot. Z takich jeszcze bardzo ciekawych aspektów kulturowo-tradycyjnych jest między innymi taka czapka. Taka czapka nazywa się czugurmą. Proszę bardzo. O, czugurma. I noszą ją mężczyźni. Ale noszą ją przeważnie tylko i wyłącznie na jakieś święta, wyjątkowe dni. Kolejna cecha architektury arabskiej to nic innego jak złota proporcja. Złota proporcja w architekturze nadaje ładu i harmonii. Zauważcie, jak wszystko jest harmonijnie rozmieszczone. Cztery pomieszczenia u góry, cztery u dołu. Po środku widać, wyłania się kopuła. Po każdej ze stron z rogów jest minaret. Wszystko po prostu, gdyby wziąć, postawić lustro, to lewa strona jest autentycznie odbiciem prawej strony. I na odwrót. Teraz wchodzimy do kolejnej madrasy, nazywanej madrasą Ulunbega, który był uzbeckim astronomem i matematykiem. Urodzony tutaj w Samarkandzie w 1394 roku. No i jest uważany za najwybitniejszego astronoma w islamie. Można go ewidentnie porównać do naszego Kopernika. Ulunbeg został niestety zamordowany w 1449 roku. Niestety po śmierci Ulunbega jego dorobek przez wiele lat nie był odkryty. Dość ciekawy aspekt związany jeszcze z papierem. Tutaj jest z Samarkandy. Zwróćcie uwagę na mapę. Papier z Samarkandy. Nie, to akurat są Chiny. Samarkandę mamy gdzieś tutaj mniej więcej. I ten papier się rozchodził, tak jak tutaj piszą, mniej więcej od 8 do 19 wieku na wszystkie strony świata, jak tutaj możecie zauważyć. Był tak dobrej jakości. A wiadomo, jeżeli był papier, to też rozwijała się nauka. Jeszcze została nam trzecia madrasa. Madrasa nazywana Shirdor i nazywana jest od zwierząt, ponieważ na fasadzie, na samym przodzie można zaobserwować pięknie wyłożone tygrysy. W islamie unikano przedstawiania zwierząt w
tematyce sakralnej. Więc ta madrasa jest pewnego rodzaju przełamaniem schematów. Dziś ludzie na wszelkie sposoby próbują zmonetyzować wizytację turystów. Jest to w zupełności zrozumiałe. Zabija to troszkę charakter tego miejsca, no ale jest nieodzowne. Ostatnie spojrzenie na madrasy w Samarkandzie i się zawijamy stąd, moi drodzy. Wystarczy madras. Ktoś by zapytał, co dziś kierowniku dzieje się z madrasami, więc widzicie, no przychodzą turyści tacy jak kierownik. No i rzecz jasna, madrasy to nic innego dziś jak szkoły koraniczne, w których można nauczyć się języka arabskiego, ale również można nauczyć się Koranu, studiować Koran, nauczyć się studiować Koran, bo Koranu nigdy się nie nauczysz. Prawda jest też taka, że Koran, czytanie Koranu to też bardzo często jest interpretacja. Każdy, kto przeczyta Koran, ale każdą księgę religijną, to może ją zinterpretować na różne sposoby. Więc no taka jest niestety religia. Tutaj jesteśmy w restauracji. Plow w takiej misce robią. Tutaj papryczka była. Tutaj koleżka sieka kapustkę. Dobre w paradki. Pazią. Tutaj kuchnia. Tutaj karta dań. Czekajcie, przesunę, bo koleżka tutaj bajdurzy. Plow jest, samsa jest, to takie na głębokim oleju. Ładnie to wygląda, zobaczymy jak w rzeczywistości. I mówię, że browarek tutaj za dychę można wypić. Ale mówię, że to jest browarek, że jest nie legitny. A i tutaj koleżka mi nakłada plowa. Na jedzonko plow. Tak standardowo. Rodzynek, a nie, rodzynki są. Mięsko, rzecz jasna. Baranina. Co tu jeszcze mamy? Rodzyneczki, ziemniaczki, ryż, oczywiście sałatka, zaraz będzie jeszcze herbatka, no i rzecz jasna chleb. Zawsze do wszystkiego chleb. Ja sobie tutaj spokojnie zajadam, w największym spokoju, ale zapomniałem zapytać, czy można zapłacić kartą. Hajsu zero. Hajsu mam złoty 20. Nawet na chrupki by nie starczyło. Oni o tym nie wiedzą, no ale jak się okaże, że nie można płacić kartą, to będzie przypał. Uciekać nie będę, bo będę musiał poszukać bankomatu. No zobaczcie, jaki bystry. To mój koleżka w oknie. Już ładuje. Parcie na szkołę kierownika. Dziewczyny sobie chleb na ulicy sprzedają. Ten chleb, no to już ma wszystko tam, co można mieć na sobie. Ale jaka faza, słuchajcie. Karta nie przeszła, mają terminal, ale nie każdy terminal, siema mordo, nie każdy terminal działa. No i muszę teraz znaleźć muszę teraz bankomat, wrócić się, no i zapłacić. Oddałem pieniążki, nie myślę, że się zawinąłem, nie dałem ziomeczkowi zarobić. Bez takich sugestii, moi drodzy. I co jeszcze? Bardzo tutaj jest zauważalne w Samarkandzie to, że ludzie lokali są super zmęczeni turystami. I ja to w zupełności rozumiem, bo podróżując w różne części świata, w różne takie znane miejsca, no to niestety ci ludzie bardzo często zarabiają na turystach. A w momencie, kiedy zarabiają na turystach i ich przysłowiowe jutro zależy od tego, czy turysta otworzy portmonetkę, czy nie otworzy, no to może być frustrujące. No bo jeżeli będą tacy jak ja, no to często, no, rzadko otwieram tą portmonetkę. No, ja nie szastam pieniędzmi na prawo i na lewo. Ja jestem człowiekiem, który jest oszczędny, który liczy, przelicza. I moi drodzy, większość ludzi, którzy podróżują, muszą przeliczać. Którzy często podróżują, o tak bym powiedział, często podróżują. Ponieważ osoba, która często podróżuje, musi mieć na to pieniądze. To nie jest tak, że ktoś z podróżników na YouTubie sobie jedzie, załóżmy, dajmy na to na 2 tygodnie, tak jak na przykład niektórzy z was pewnie się wyrywają. I to jest w zupełności zrozumiałe, że wy nie liczycie, bo u was ten wypad trwa 2 tygodnie albo nawet 3, prawda? Nawet miesiąc. A taki podróżnik jak jedzie na przykład na miesiąc, czy na 2, czy na 3, no to chcąc nie chcąc musi przeliczać. Dobra, zacząłem tłumaczyć podróżników, zacząłem tłumaczyć sam siebie.
Ale nie o to chodzi. Chodzi o spostrzeżenie, które miałem właśnie okazję dostrzec. Sytuacja jest taka, że w miejscach jak, takich jak Samarkanda, niestety zbliżenie się do lokalnych ludzi jest wyczynem, jest trudne. Oni są po prostu przebodźcowani turystyką, turystami. Samarkanda na pewno nie jest na długi czas, tak bym powiedział. Warto przyjechać, niepodważalnie. Jest to miasto, o którym człowiek się uczył na historii. Jest to miasto, które odgrywało szalenie dużą rolę na szlaku jedwabnym. Jednak bycie tutaj tydzień to ewidentnie przesada. Jesienny klimat. Zobaczcie, jak mało ludzi. Spotkałem właśnie dwójkę Polaków, czytelników, widzów. Serdecznie pozdrawiam. Imiona niestety zapomniałem. Taka jest po prostu specyfika kierowniczego umysłu. Bibi Khan w XV wieku był najbardziej okazałym meczetem na szlaku jedwabnym. Nad bezpieczeństwem czuwa policja, której nie ma. Drużyna, jeszcze was zabiorę na Sibur Bazar. Zobaczmy, jak wygląda tutaj w tymże odnowionym mieście. Negus. Wolf, da? Lis. Przepraszam, co ja gadam? Jaki lis? Wilk. A to jest na szczęście. Tif, da. Wołcz mieście. Tak silny, da? Tak, no da. Zobaczcie. Wierzenia. Łapa wilka na szczęście. Jako wojownika, ząb tak samo na szczęście. Ochrona przed złymi duchami. Pamiętam, że w Iraku było podobnie bardzo. No nie miałbym serca nosić tego na sobie. Zobaczcie, jakie pazury. To są amulety. Wyleciało mi to słowo z głowy. Ale zapytałem tego gościa też o to, czy zjadł mięso z tego wilka. I on powiedział, że on zjadł. Pytam, jak smakowało. A on, że jak baranie. Wilk a baran, dwie różne strony, no ale co mogę? Nie mogę podważyć, nie mogę powiedzieć, że prawda. No. Bazar odnowiony, elegancki. I trzeba przyznać jedno. Przeraża, a w tym samym momencie przytłacza fakt tej nowości, tej czystości, tego braku autentyzmu troszkę, bo jednak ten smród, brud, chaos nadaje w podróży autentyzm. Sowiecka czapka. Nie ma. Zobaczcie, jaka sowiecka czapka. Jak w Sowieckim Sojuzie taka była. Tak. Zobaczcie ze skóry. I skoko taka? To 100 dolarów. 100 dolarów. A z jakiego skóra? To norka. Norka. Вот это андатра. Андатра? Это 350 тысяч. I trzeba zaznaczyć, że na tym bazarze jest bardzo dużo osób żebrających. I tak żebrają w takich miejscach turystycznych, no to wręcz za ręce łapią. I wręcz po prostu tak próbują w sposób nachalny zaburzyć strefę prywatną. No i większość ludzi, większość turystów po prostu, żeby odczepili się, to dają pieniądze. No mało przyjemny temat i mało powiedziałbym, no jak człowiek podróżuje, to wiecie, no nie jest takiej sytuacji. Do meczetu nie weszliśmy, ale u kolegi weźmiemy sok. Sok weźmiemy z granata. Żeby trzymaj kumpel. Koleżka, o, widzieliście, coś fajnie wyciąga i działa. To mi się podoba, no. Tyle już razy w tych meczetach byłem, że już wolę te 20 tysięcy takiemu młodemu delikwentowi na bazarze dać za sok z granata. Podoba mi się tak to przedsiębiorczość. W sensie, że nie siedzi albo nie prosi. Bardzo dziękuję. Dzięki, wasze zdrowie. I żeby młodemu się biznes skręcił. Więcej soku z granatem, mniej browarów. Kto nie ryzykuje, ten sok z granata nie pije. Kamera?
Nie. Daj kamera. Bibi Bamalako. No i tak i tutaj żyć kupuje. Coś się kupi, coś się sprzeda. Szanowni Państwo, bazarowym akcentem dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na nową serię, która będzie serią o nazwie Jak to daleko w Tadżykistanie. Zatem ten odcinek, który właśnie oglądacie, jest ostatnim odcinkiem z Jak to daleko w Uzbekistanie. Dziękuję za oglądanie całej serii, mam nadzieję, że się podobała. Oczywiście upraszam się o ślad węglowy, łapeczkę, ale również o pocztę sandałową do znajomych. Moi drodzy, nie zapominajcie o tym, żeby kupić książkę Ludzie Drogi i wesprzeć tym samym kierownika. Książka papierowa, a taką książkę warto mieć na swojej półce. Bo biorąc pod uwagę fakt, że kierownik sławnym będzie, bardzo sławnym na cały świat, no już, bo Paweł, nie fikaj, no to warto mieć książkę. Wszystkiego dobrego, słyszymy się w pierwszym odcinku z Tadżykistanu. Pamiętajcie, wszystkie serie są ładnie poukładane od pierwszej do ostatniej na playlistach na kanale. Playlistę klikasz, tam jest napisane chronologicznie poukładane i sobie oglądasz jak król. Miłego życia. Cześć!